Czy ktoś z Was kiedyś słyszał, że jest zdolny, ale leniwy? Ja słyszałam to bardzo często. Kiedy miałam 9 czy 10 lat, w szkole uczyliśmy się, jak robić plany i harmonogramy. Postanowiłam, że stworzę dla siebie plan spektakularny. Wypełniłam wszystkie godziny. Co będę robić rano, po południu, wieczorem? Czego się nauczę, jaką książkę przeczytam, co będę robić i że już nikt nigdy nie powie mi, że jestem leniwa. Jak myślicie, jak bardzo ten plan zmienił moje życie? Otóż wcale, ponieważ ani razu nie udało mi się go zrealizować, choćby w połowie. Za każdym razem doznawałam spektakularnej porażki. Osiągałam porażkę, ponieważ z całych sił chciałam siebie naprawić. Chciałam wyeliminować swoją leniwość i być jak te wszystkie dzieciaki, które są pokazywane jako wzór do naśladowania. W szkole na czerwono, bardzo widocznie i bardzo wyraźnie, podkreślane jest nie to, co zrobiliśmy dobrze, ale wszystkie błędy, potknięcia i rzeczy do poprawy. Ta nieustanna walka ze słabościami i kolejne porażki sprawiły, że osiągnęłam uczucie beznadziei. Bardzo się bałam, że nigdy niczego nie osiągnę. Co z tego, że mam jakiś tam potencjał, skoro jestem zbyt leniwa, żeby móc go zrealizować? Kiedy leżałam na dnie i osiągałam niespektakularny sukces, ale spektakularną porażkę i totalną beznadzieję, to naprawdę nie wiedziałam, co dalej. I dotknęłam swojego dna. Ale w końcu coś kazało mi wstać i zacząć zadawać sobie pytania. Co jeśli jest we mnie coś wyjątkowego? Co jeśli mam coś ważnego tutaj do zrobienia? Co jeśli moje życie ma dużo głębszy sens, niż teraz mogę to zobaczyć? Być może jest coś więcej. I jeśli jest coś więcej, ja chcę to odkryć. Niedługo potem spotkałam osobę, która opowiedziała mi o talentach Gallupa. Wiedziałam, że to jest odpowiedź na moje wołanie. Zrobiłam test niemal natychmiast. Już następnego dnia odkryłam 5 swoich dominujących cech. Aktywatora, współzależność, empatię, stratega i bliskość. 5 neuronowych autostrad. To, w jaki sposób naturalnie myślę, czuję i działam. Mój unikalny wzór. Wynik, którego prawdopodobieństwo jest jak 1 do 33 milionów. Nie od razu mój wynik mnie zachwycił. Na początku pomyślałam, co? To są moje talenty? To są przecież wszystkie rzeczy, przez które mi się nie udaje. Jednak po kolejnej fali bezsilności przyszła mi taka inspirująca, odkrywcza myśl. Być może, skoro Instytut Gallupa nazywa to talentami, to jednak warto by było przyjrzeć temu bliżej. Zaczęłam poszukiwać wszelkich informacji na ten temat. Co robić z tymi talentami? Jak je rozwijać? Jak nimi zarządzać? Jakie są ich blaski i cienie? Dowiedziałam się, że kiedy używamy naszych talentów, to nasz mózg naturalnie produkuje endorfiny i dopaminę. Czyli to sprawia nam radość i chcemy robić tego więcej. Dowiedziałam się także, że to w naszych mocnych stronach jest nasz największy rozwój,
a nie w walce ze słabościami. I to dlatego poniosłam totalną porażkę w podążaniu za harmonogramem. Okazało się, że kiedy działam zgodnie z moimi naturalnymi predyspozycjami, to jestem w stanie osiągać znacznie więcej, dużo mniejszym wysiłkiem. I tak naprawdę nigdy nie pozbyłam się bycia leniwą. To nie w moim lenistwie leżała przeszkoda, ale w robieniu tego, czego tak naprawdę w głębi duszy wcale nie chciałam robić. Wynik mojego testu dał mi jasne kierunki. Zrozumiałam siebie. Jakie są moje mocne strony, a jaka jest moja siła i na co muszę uważać. Moi bliscy także zaczęli zauważać zmianę. I zaczęli mówić, że to niesamowite, jak bardzo rozwinęłam się w tak krótkim czasie. I to wszystko właśnie dzięki talentom. Talenty naprawdę mną zawładnęły. Tak bardzo, że po 4 latach zostałam trenerem Formuły Geniuszu, czyli trenerem mocnych stron. I dzisiaj pomagam innym odkrywać ich talenty, pielęgnować je i celebrować. Tak, aby mieli jak najlepsze, spektakularne wyniki i osiągali je z łatwością i z lekkością. A więc tak, jestem utalentowanym leniem. I czy ty także powiesz tak temu, co przychodzi ci łatwo, naturalnie i z radością? Dziękuję.